Śmierdzący interes, czy może bardzo dochodowy biznes? Dzisiaj poznasz największe tajniki branży funeralnej. Cześć, jestem Krzysiek i dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda praca grabarza. Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. To jest Twój Mustang? Tak, praca grabarza jest całkiem opłacalna, a teraz przejdźmy do środka, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Witamy w moich skromnych progach. Od dawna zajmujesz się tą branżą? Od 7 lat. A ile masz lat? 24. O, to szybko zacząłeś. Dokładnie, bo to jest taki rodzinny biznesik. Na wstępie od razu widać część urny. Okej. Okay. Nie jest to duże pomieszczenie, to jest pomieszczenie właśnie, tu są dwie chłodnie dwukomorowe. Każda z tych chłodni pomieści maksymalnie dwa ciała. Tu jest wózek z blatem i ten blat jest wsuwany właśnie do takiej chłodni. Za tobą jest właśnie pomieszczenie, w którym będziemy przygotowywać zwłoki. Dzisiaj? Dokładnie tak. Więc się możesz przerazić. Mamy współpracowników normalnie tutaj pracujących i zawsze podczas ubierania ciała, no to dwie osoby, wtedy jest po prostu też nam lżej. Bo czasami trafiają się chucherka postury mojej, a czasami mogą się trafić naprawdę pokaźne osoby, zarówno wagowo, jak i gabarytowo. Czy tam teraz ktoś jest w środku? Wyświetla się aktualna temperatura, jaka panuje w chłodni i ona jest ustawiona na normalnie 4 stopnie, tylko że za każdym otwarciem chłodni oraz wyłączeniem ta temperatura, wiadomo, wzrasta, tak jak w zwykłej, normalnej lodówce w domu. Ciało może być trzymane równie dobrze dobę, a równie dobrze czasami są przypadki, że trzyma się dłużej, ale wiadomo, im dłużej, no to wtedy już potrzeba te ciała mrozić. Dosłownie ciała są zamrażane do minus 15-20 stopni, bo i tak czy siak już z ludzkim ciałem się wtedy nic nie stanie. No i wtedy można to ciało przechowywać bardzo długi czas. A jaki to jest czas? Ciężko określić, bo to jest kwestia indywidualna. Czy ludzkie ciało ma jakiś zapach swój specyficzny? Czas, to zależy, bo tak jak normalnie, to już jest głęboka fizjologia człowieka. Bo wiadomo, każdy człowiek ma swój odczynnik pH na skórze. Że jeden ma bardziej zasadowy, inny kwasowy, jeden neutralny i to wszystko działa indywidualnie. To zależy też w jakim czasie, mniej więcej od pory roku, od temperatury, wszystko zależy, bo może być tak, że ciało będzie leżało tydzień, nic się z nim nie stanie, jeśli jest chłodno, a jeśli w totalnym upale zamknięte pomieszczenie, no to niestety im większa temperatura, tym szybszy rozkład tego ciała. A jak one trafiają tutaj do zakładu pogrzebowego? Czy to są jakieś karetki, czy wy w karawanach przewozicie ze szpitali, czy nie wiem, z jakichś miejsc? Powiem tak, my odbieramy ciała zarówno z domów, z prywatnych domów opieki, jak i szpitali. Czasami, no niestety, zdarza się też po prostu wypadkowe. I zawsze to jest w jakichś pewnie workach. Dokładnie tak. Zaraz pokażę, jak wygląda taki worek na ciało. Dlaczego zacząłeś w tak młodym wieku? Miałeś wtedy 17 lat, kiedy pierwszy raz zaczynałeś w tej pracy. Dokładnie tak. Ze względu na to, że zakład prowadzi mój ojciec. Po prostu to jest taki rodzinny biznes. Teraz pokażę Wam, jak wyglądają nosze, które służyły kiedyś do transportu zwłok. W sumie jeszcze tak do niedawna, do lat 2000. 5, 10 nawet. To są takie nosze stricte wojskowe. Tu jak widzimy, one się bardzo elegancko składają. Są bardzo wąziutkie, mają drewniane, wysuwane, wykręcane wręcz rączki, żeby wiadomo, łatwiej można było złapać. One są już bardzo mało używane, więc dlatego robię to bez rękawiczek. Kładziemy ciało, bierzemy do góry i zanosimy prosto do samochodu. A co się stanie, jeśli do windy, że zwłoki wypadną i tym podobne? Nie, wszystko jest zabezpieczone, nie ma takiej opcji, bo jak nawet to puści, to jedna z osób, które są na odbiorze, po prostu te ciało przy okazji trzyma swoim ciałem. Na tak zwanego misia. Ja zajmuję się dosłownie wszystkim, czy od odbierania, przez ubieranie, po i załatwienie spraw zarówno z rodziną, jak i z cmentarzami oraz kościołami. Teraz pokażę, jak wygląda taka chłodnia. Jest pusto, tak jak mówiłem. Dokładnie ten sam blat. Tu jest zdjęty z dolnej półki. Normalnie to się wysuwa. I tu się umieszcza ciało. I to się wysuwa w ten oto sposób. I potem umieszczamy ciało, wsadzamy na rolce, leci sobie do końca. Zamykamy. Ile najdłużej tutaj trzymaliście jakieś ciało?
Około tygodnia czasu. Z worków wyciąga się ciała w momencie, kiedy przygotowuje się już do pogrzebu. I ty też ubierasz te osoby potem? Tak, dokładnie. Czyli masz z nimi kontakt bezpośredni? Dokładnie, tak. No zwłoki, no to już niestety jest osoba, która nie posiada żadnych funkcji życiowych, nie ma opcji, że się wybudzi czy cokolwiek takiego. Nie miałeś takiej sytuacji nigdy? Osobiście nie miałem, chociaż rzekomo zdarzały się przypadki, że w niektórych zakładach no po prostu nagle była pobudka. Poważnie? I ktoś, kogo dochłodnie pakujesz albo ubierasz, nagle otwiera oczy i budzi się? Tak. Dokładnie. I w Polsce takie przypadki też są? Były podobnież w Polsce. Właśnie mówię o przypadkach w Polsce. 2-3 przypadki. Więc bardzo mało, ale jak na tą branżę, to jest aż za dużo. Ja sobie sam nie potrafię tego wyobrazić, a co dopiero osoby, które to przeżyły. Tutaj mamy na zewnątrz wózek, na którym stawiamy trumnę w celu przetransportowania ją do samochodu albo już nawet w kościele oraz po cmentarzu, ze względu na to, że jednak to niektóre ciała ważą swoje i po prostu też chodzi o kwestie nasze zdrowotne, że po co dźwigać wielkie ciężary, skoro można sobie po prostu nie tyle co ułatwić, co po prostu stawiamy i jedziemy z taką trumną i jest po prostu wygodniej zarówno postawić ją na katafalk. Czym jest katafalk? Katafalk to jest stojek w kościele na trumnę. Jasne. To jest taka zwana kobyłka, można tak powiedzieć. Zwykły stelaż, najczęściej z wizerunkami właśnie z krzyżem bądź innymi z drewna i na tym stawiamy. Tutaj właśnie widzimy nosze, właśnie te, o których mówiłem, że one są stricte do transportu. Tu spokojnie, nie ma się czego bać, nikogo nie ma. Rozkładamy je. O. Tak wygląda złożony worek na ciało. Tu są oczywiście rękawiczki, takie zwykłe, plastikowe, ale my używamy gumowych, takich tych higienicznych. I jeśli chodzi o worek, jest obowiązek. Nie ma możliwości prawnych nawet na to, żeby ciało zostało transportowane bez worka, bo to chodzi o bezpieczeństwo, jak i o higienę nas oraz osób postronnych. Oraz gdyby, nie daj Bóg, był wypadek samochodowy, i po prostu ktoś by wjechał w tył samochodu, na którym znajduje się właśnie ciało na noszach, żeby po prostu też przy okazji nie było ofiar śmiertelnej w postaci na przykład zawału, że przewozi się ciało. Tą płachtą zakrywamy głowę i potem składamy nosze. Jaki był taki najbardziej pamiętny przypadek osoby, którą odbierałem? Miałem taką sytuację, że odbierałem ciało już po tygodniu w domu, ale niestety w bardzo wysokim stanie rozkładu. Pamiętasz to? Pamiętam to, to mam cały czas. Nie tyle co rusza psychicznie, bo psychicznie to idzie się do tego bardzo przyzwyczaić oraz uodpornić, ale to bardziej chodzi o taką kwestię, że w tym momencie są takie flashbacki nawet zapachowe. Jak teraz, ktoś, jak rozmawiamy, myślisz o tych zapachach? No, może być tak, że w pewnym momencie, jak teraz będziemy rozmawiać o tym, że po prostu to wróci, to wręcz można będzie widzieć taki odruch wręcz cofania się wszystkiego śniadania. Krzysiek naprawdę miał w tym momencie odruch wymiotny. Niezbyt też przyjemny widok, po prostu. To jest jednak nie horror, a rzeczywistość, więc jest porównanie do tego, że jednak horror, a rzeczywistość to jest zupełnie dwa inne światy, bo ktoś może powiedzieć, a w horrorach takie rzeczy, to co to jest? A zobaczy na żywo i niestety sam może przypadkowo zejść. Tutaj mamy pierwsze rodzaje trumien, tu są trumny dębowe, a teraz będziemy mogli przejść do drugiego pomieszczenia z trumnami, gdzie są trumny sosnowe. Jeśli chodzi o trumny, można mieć trumny na zamówienie. To nie jest tak, że jest konkretny wzór i tym podobne, bo tutaj mamy na przykład samej naprzeciwko, że to jest trumna dla osoby ponad 2 metry. 2,10 wysokości, to już jest naprawdę duża trumna. I takie trumny, tak jak mówię, już na zamówienie, ale zawsze, moim zdaniem, każdy zakład powinien przynajmniej jedną sztukę takiej trumny mieć, bo nigdy nic nie wiadomo, a czas oczekiwania potrafi być naprawdę spory, zwłaszcza, że często rodzina chce, żeby pogrzeb odbył się jak najszybciej. Jest taki przesąd, że jak ktoś się położy w trumnie, to coś?
Czy nie wierzycie w takie rzeczy? Nie wiem, osobiście nie słyszałem o takim przesądzie. Jako dziecko lubiłem kłaść się w takich trumnach. A, zamiast łóżka miałeś trumnę? Nie zamiast łóżka, ale bardzo często jak jeździłem z ojcem na różne właśnie odbiory czy tym podobne, bo po prostu odebrał mnie ze szkoły i nagle telefon, no to trzeba było jechać, a jak trumna była, no to po prostu też dla samej takiej ciekawości człowiek by chciał zobaczyć, jak to się w takiej trumnie leży. Mogę dotknąć? Możesz. Ona jest miękka w środku? Nie, pusta. To jest drewno. Może się wydawać pusta w tym momencie ze względu na to, że ona jest wypełniona trocinami bądź specjalnym granulatem, który jest takim miękkim podłożem. No i jak trumna stoi pionowo, no to wszystko w tym miejscu się gromadzi. Tu jest bardzo mięciusia podusza. Można zobaczyć, że to są faktycznie trociny. Tak zwane, żeby nie marnować po prostu materiału podczas tworzenia trumien, no to po prostu uzupełnia się właśnie najczęściej trocinami. Ile kosztuje taka trumna? Na przykład ta, którą teraz zamykasz? No mniej więcej oczywiście. Powiem tak, to zależy naprawdę od zakładu, od hurtownika. Niektórzy mogą sprzedawać za 1500, niektórzy za 2500. Za tymi trumnami widać takie kartony. I to są trumny kartonowe, których używamy do kremacji. Jest taki obowiązek, nie może być w samym worku. Musi być trumna albo kartonowa, albo drewniana. A drewnianą za moment pokażę. Tutaj mamy właśnie krzyże, które stosujemy do pogrzebów oraz właśnie trumnę kremacyjną drewnianą. Tu mamy wieko. Odsunę wieko. A tak wygląda w środku. Ona już nie jest niczym wypełniona ani nic. To jest po prostu zwykła deska, można powiedzieć goła, nielakierowana. I takie trumny też często są używane w celu chowania zmarłych z opiek, tak zwanych tych osób bezdomnych i tym podobne. Teraz pokażę wam, jak wygląda nasz strój służbowy, można powiedzieć. Garniturowe spodnie u nas się wyróżnia tym, że mają lampas. Marynarka, koszula, no to wiadomo, musi być biała, czarny krawat, pantofle, kurtka oraz płaszcz. Powiem tak, czasami panuje taka grobowa cisza. Tutaj mamy większy wybór uren. Zarówno urny mamy od plastikowych, przez szklane, mam je tutaj, drewno, kamień, metal, kompozyt. Tutaj mamy akurat metalową z prawdziwą masą perłową. To jest prawdziwa perła. Metalowe i ta jest kamienna, a ta jest ceramiczna. W kształcie serca, a tak wygląda w środku akurat ta. I potem się po zaplombowuje. Pusta. Tak, dokładnie. Tu mamy plombę, wtedy się wtyka i już nie ma szans, żeby... Zaklejamy jeszcze dodatkowo, bo jest zakaz ogólny, żeby rozsypywać prochy, więc urna musi być zabezpieczona przed otwarciem. W Polsce nie można rozsypywać. W Polsce nie można. Trzymanie urny nie jest samo sobie nielegalne. Są takie lichtarze, czyli to są takie mini urny, najczęściej właśnie brane pod wzór urny, w której są prochy. I tam można odsypać część prochów w krematorium, tylko trzeba, wiadomo, to jest dodatkowa opłata i można sobie trzymać wtedy w domu. Najczęściej po prostu zamiast prochów tam ludzie trzymają biżuterię po zmarłym i to również też jest zabezpieczone, żeby przed złodziejami i tym podobne, ale to już są takie poboczne sprawy. Najtańszy pogrzeb przekracza nieco ponad zasiłek ZUS-owski, a zasiłek ZUS-owski wynosi 4000 zł. W samym zakładzie najczęściej no to trzeba liczyć tak minimum 4500. 4500 zł plus wiadomo do tego dochodzą koszty cmentarza oraz mszy. Największą wartość stanowi transport oraz trumna. Transport jest, no to trzeba liczyć ceny benzyny, ceny dojazdów, wszystkiego. Więc, a że benzyna oraz diesel coraz droższy, w ogóle paliwa, no to trzeba, to jest główną przyczyną po prostu też wzrostów cen zarówno w zakładach pogrzebowych, jak i po prostu wszędzie. Patrząc na średnią miesięczną, to jest około 15 pogrzebów. Każdy zostawia 5 tysięcy, załóżmy. Ja to szybko przeliczę. To jest bardzo opłacalny biznes, bardzo opłacalny. No, to jest tak, teraz powiedzieć taką uproszczoną matematykę. Całkiem przykaźne dochody, na spokojnie od pierwszego do pierwszego starczy. W takim razie, jak już jesteśmy w temacie pieniędzy, jak wyglądają mniej więcej zarobki grabarza, jeżeli ktoś z ulicy do was do pracy by przyszedł? To zależy już od rejonu Polski, bo w niektórym zapłaci się 150 takiej osobie za pogrzeb, a jednej 300, oraz to też zależy od dystansu. Im dalej się jedzie,
tym dłużej się rozciąga, więc wiadomo, to jest też czas tej osoby, więc wtedy trzeba odpłacić się więcej. Ale tak średnio jest to między 150 a 300 zł. Za jeden dzień. Nie za jeden dzień, za jeden pogrzeb. Bo jednego dnia potrafią być i trzy pogrzeby. Rozumiem. Więc wtedy wychodzi więcej. Tutaj mamy nasze dwa karawany, które jeżdżą najczęściej ze sobą w parze. Jeden, tak jak jest tutaj, to jest osobowy. Mieszczą się tylko dwie osoby z przodu, nie ma żadnego miejsca, żadnej kanapy z tyłu. A z tyłu jest przestrzeń na trumnę oraz urnę, więc tam najczęściej ląduje sama trumna bądź urna. Busy są po to, żeby ładować na nie kwiaty. Oraz ten konkretny służy nam też jako odbiorowy, czyli nim jeździmy na odbiory. A chcesz zobaczyć, jak wygląda w środku? Oczywiście. Tak wygląda właśnie środek. Tu są właśnie nosze przygotowane po to, żeby właśnie jechać na odbiór. Każdy karawan jest wyposażony w taki system platformy. Naciskasz i wtedy sobie taką platformę wysuwasz. Ułatwiasz sobie wyjęcie ciała z samochodu, jak i wsadzenie na samochód oraz trumny. Żeby po prostu się nie męczyć, nie pchać tam, tylko wstawiasz jeden, drugi. Masz przestrzeń, żeby postawić sobie na spokojnie trumnę i na tych zębach jedzie do końca. Zamykamy i można powiedzieć po robocie. Co jest w tej pracy dla Ciebie najcięższe? Najcięższe? Chyba najbardziej to chyba widok czasami rodzin, które naprawdę ciężko to znoszą. Bo to jednak jest przykry widok, jak patrzeć po prostu nie tyle co na zmarłego, co po prostu na cierpienie osoby, która jest z rodziny oraz bliskich. To jest taki widok, który naprawdę czasami prędzej łzę poruszy niż sam widok ciała. Mimo tego, że tak wiele lat już pracujesz w tej branży, to nadal pocieknie łza? Czasami jest tak, że potrafi pociągnąć ta łza, ale wiadomo, trzeba trzymać, można powiedzieć, przysłowiowy fason i jak najmniej dać o sobie to pokazać, bo to wiadomo, jednak nie przystoi trochę z jednej strony dla niektórych, ale z drugiej strony też po co wylewać swoje prywatne żale na osoby postronne. Uczucia trzeba zostawić dla siebie na potem, po pracy. Można powiedzieć, że kochasz tą pracę? Można, jak najbardziej, bo to jest, dla mnie to jest praca jak każda inna. Też wymaga jakiegoś stopnia zaangażowania i w każdej trzeba dawać z siebie jak najwięcej, zarówno w sklepie spożywczym wykładając towar, jak i tutaj przygotowując ciało do pogrzebu oraz jeżdżąc na taki pogrzeb, więc tak, jak najbardziej ja uwielbiam i wręcz kocham swoją pracę. Widzisz się przez całe życie w takiej branży? Tak, nie wyobrażam sobie, żebym zmienił zawód. Nie byłbym w stanie się już do tego przestawić się. Robię w tym od początku. To jest moja pierwsza praca, można powiedzieć. Był króciutki epizod kurierski, który trwał aż 3 dni. I wróciłem tutaj z powrotem. I tak już jestem. I będę. A teraz chodźcie zobaczyć kaplicę. Tu jest właśnie nasza kaplica świeżo po remoncie. Na czas pożegnania zapalamy tutaj oświetlenie. Oświetla się tutaj cała góra dookoła. Tu jest właśnie katafalk na kółkach, żeby było po prostu wygodniej nim transportować. Tu jest akurat trumna kremacyjna, o której mówiliśmy wcześniej. Tu jest wieko. Tutaj spoczywają zwłoki gotowe do pożegnania się przez rodzinę. Tu są krzesła, na których rodzina może siedzieć. Wtedy jest inaczej postawiona mównica, stojak na zdjęcie i tymi drzwiami wynosimy do karawanu. Tak jak wspominałem Wam wcześniej, że zajmuję się tutaj wszystkim, więc naprawdę wszystkim, łącznie z kopaniem, murowaniem grobów, jak i ich przygotowywaniem do ceremonii pogrzebowej, zarówno na trumnę, jak i na urnę. A miałeś takie sytuacje, że napiwki dostawałeś od rodziny? Tak, zdarzają się nieczęsto, ale się zdarza, zarówno na odbiorze, jak i na pogrzebie. Są to skromne, ale bo to zależy naprawdę od intencji. Czasami jest to po prostu na tak zwane przysłowiowe piwo, a niektórzy są na tyle hojni, że po prostu potrafią nam dać 50% tego, co my za pogrzeb zarobimy. Wow. Zdarzają się takie przypadki, ale to już jest bardzo rzadko. W ogóle napiwki w tej branży są rzadkie, ale nie są niemożliwe oraz nie ma czegoś takiego, że tego nie ma. Praca grabarza nie różni się w formie zatrudnienia od żadnej innej. To jest też forma umowy o pracę, czy
Tak, zlecenie? Dokładnie. To jest umowa o pracę, umowa zlecenie. Jeśli ktoś pracuje stricte tak jak ja tutaj w zakładzie, że nie dojeżdża na pogrzeby, tylko stricte pracuje, że przygotowuje i tym podobne, jest na wezwanie o każdej porze dnia i nocy, bo to jest praca niestety 24 na 7, trzeba być pod telefonem. Dlatego też są ustalone dyżury, żeby po prostu nie non-stop, bo każdy też chce po prostu mieć trochę kawałek swojego prywatnego życia, ale tak to jest zazwyczaj umowa o pracę. Jest taki stereotyp, że pracownicy zakładów pogrzebowych piją, no bo jednak trzeba jakoś znieść ten widok ciała i tym podobne. Jakoś trzeba się z tym pogodzić, uporać psychicznie, że alkohol temu pomaga. Nie. To nie jest prawda. Bo jeśli ktokolwiek spożywa alkohol, no to w pracy, nieważne czy jest to zakład pogrzebowy czy spożywczak, to jest brak szacunku do kogokolwiek i do siebie samego. Nigdy w życiu podczas pracy, a zwłaszcza, że ta praca polega też na jeżdżeniu. Więc praktycznie jestem non-stop za kółkiem, więc tak średnio, żebym jechał i pił. Więc obalam ten stereotyp osobiście. I w zasadzie to byłoby na tyle, co chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. Krzysiek, bardzo ci dziękuję. Dzięki Krzysztofie, że poświęciłeś ten czas na to, żeby pokazać swoją pracę i swoją pasję. To, o czym mówisz, jest również twoją pasją, tym, co kochasz. Bardzo ci dziękuję za to. Dziękuję tobie również, Robert, za to, że znalazłeś czas, żeby przyjechać oraz chęć tego, żeby porozmawiać na ten temat, bo jest to temat taki mało oczywisty, a wręcz bym rzekł tematem tabu. Tak, wśród mocny zawodów. Temat tabu. Mocny temat tabu, dlatego bardzo ci dziękuję, że podzieliłeś się tym wszystkim z nami, a w imieniu moich widzów tobie dziękuję za poświęcony czas. Wszystkiego dobrego, a was zapraszam do subskrypcji programu High Five i widzimy się już w kolejnym odcinku. Do następnego. Cześć. I zostawcie łapkę w górę. Dokładnie. Cześć.